Chociaż każdy z nas jest młody, lecz go starym wilkiem zwą. My strażnicy polskiej wody, marynarki... Ponownie spotykamy się na szlaku marynarki wojennej. Miejsce, do którego przybyliśmy, chyba jest najważniejsze dla marynarki wojennej okresu przedwojennego. Znajdujemy się naprzeciwko adresu Chałubińskiego 3, gdzie mieściła się siedziba kierownictwa marynarki wojennej. Zanim opowiemy historię marynarki wojennej związane z tym miejscem, przybliżmy charakter tego miejsca. Po naszej prawej stronie znajduje się ulica Koszykowa, po lewej ulica Oczki. My znajdujemy się u wylotu ulicy Chorzej. Parcela, która znajduje się za naszymi plecami, stanowiła w czasie zaboru rosyjskiego koszary artylerii Gwardii Przybocznej. Za nimi do rogatek jerozolimskich rozciągało się pole manewrowe i w połowie XIX wieku było to po prostu pole, część pola Mokotowskiego. W głębi parceli za naszymi plecami powstały w drugiej połowie XIX wieku wodociągi warszawskie. Natomiast przy ulicy Oczki na przełomie XIX i XX wieku powstał duży, nowoczesny kompleks szpitalny Dzieciątka Jezus. W miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się wejście do budynku Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, ten przy wejściu, tym, który widać, znajdował się budynek sztabowy koszar artylerii. Już w niepodległej Polsce w roku 1920, po wojnie polsko-bolszewickiej, Departament do Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych, który do tej pory znajdował się w Pałacu Mostowskich, został przeniesiony właśnie do tego gmachu sztabowego, dawnych koszar artylerii. Znajdujący się tutaj Departament do Spraw Morskich obejmował całokształt spraw związanych z wybrzeżem i sprawami morskimi. Do końca roku 1921 sprawy marynarki handlowej, rybołówstwa i sprawy gospodarcze związane z wybrzeżem zostały oddzielone od spraw marynarki wojennej i w roku 1921 właśnie na tej parceli powstaje kierownictwo marynarki wojennej. Pierwszym szefem kierownictwa marynarki wojennej zostaje kontradmirał Kazimierz Porębski. W gmachu tym urzędowali przyszli admirałowie: admirał Świrski, admirał Unruk. Należy podkreślić, że w miejscu tym przez 15 lat okresu międzywojennego decydowano o wszystkich sprawach związanych z marynarką wojenną. Tu powstawały plany rozbudowy floty, tu powstawały plany budowy portu wojennego na Oksywiu, tu powstawały plany rozbudowy lotnictwa morskiego w Pucku, tu powstawały plany koszar na Oksywiu. Powstaje pytanie, dlaczego w pamięci marynarzy i warszawiaków miejsce to zostało zapomniane jako miejsce tak ważne dla polskiej marynarki wojennej. Odpowiedź kryje się w dalszych powojennych losach tej parceli. Żeby to wyjaśnić, przeniesiemy się w nieco inne miejsce. Aby dobrze zrozumieć wydarzenia związane z adresem Chałubińskiego 3, musimy wrócić do roku 1934. Mniej więcej w tym czasie parcela pod adresem Chałubińskiego 3 została podzielona na dwie działki, A i B. Pod adresem B wybudowano budynek Korpusu Ochrony Pogranicza. Ukończono go w roku 1935. Był to ten moment, w którym już z byłego budynku sztabowego dawnych koszar artylerii wyprowadzała się marynarka wojenna do nowej siedziby przy ulicy Wawelskiej. Ten nowoczesny budynek, niezniszczony w czasie okupacji hitlerowskiej, został przejęty w roku 1945 przez Główny Zarząd Informacji.
Główny Zarząd Informacji był jednym z głównych organów wprowadzania stalinizmu w Polsce. W piwnicach tego budynku torturowani byli oficerowie Marynarki Wojennej, aresztowani w tak zwanym spisku komandorów. Przy budówce trzypiętrowej w głębi ulicy Oczki skazani zostali na śmierć komandorowie Mieszkowski, Przybyszewski, Staniewicz. Inni oficerowie zostali skazani na długoletnie więzienie. Wyroki śmierci zostały wykonane w więzieniu na ulicy Rakowieckiej. Dla oficerów Marynarki Wojennej przeżycie to było szczególnie okrutne. Wiązało się to z tym, że doskonale znali rolę i miejsce byłego kierownictwa Marynarki Wojennej, gdzie stawiali swoje pierwsze kroki jako oficerowie. Odwilż 1956 roku przynosi zmiany nie tylko polityczne, przynosi również zmiany architektoniczne na parceli, o której dzisiaj mówiliśmy. Otóż w budynku, o którym przed chwileczką mówiłem, przetrzymywany był również generał Marian Spychalski. Marian Spychalski był inżynierem, architektem, absolwentem Politechniki Warszawskiej z roku 1931. Przed wojną uczestniczył razem z architektem Markiem Lejkamem w konkursie na projekt basenu jachtowego w Gdyni. W tym konkursie zajęli drugie miejsce. Generał Spychalski, zwolniony z więzienia, mając świadomość złej notacji miejsca, w którym się znajdujemy i który widzimy, proponuje Markowi Lejkamowi i Jerzemu Hryniewieckiemu całkowitą zmianę tego miejsca pod względem architektonicznym. Marek Lejkam i Jerzy Hryniewiecki wykonują projekt biurowca dla Ministerstwa Obrony Narodowej. W biurowce tym będzie mieściła się Wojskowa Służba Wewnętrzna. Obecnie w gmachu tym znajduje się Wojskowa Agencja Mieszkaniowa. Przesłaniem niniejszego odcinka jest przypomnienie tego miejsca jako miejsca, gdzie rodziła się flota wojenna, marynarka wojenna, gdzie działy się dramatyczne losy marynarzy polskich. Jest to miejsce godne upamiętnienia. Nie znajdziemy tu żadnej tablicy mówiącej o tym, że miejsce to związane jest z marynarką wojenną.